Witam wszystkich na moim kanale. Chciałem Wam pokazać obróbkę u mnie na szybko wykonanie osiowania wału, no i następnie boki, wyrównanie boków, które również były lekko skrzywione. Pracy troszkę było, ale no już to nic tutaj nie ma. Widzę mocno krzywych płaszczyzn. Z jedną stronę się planowało, było dość fajnie. Tutaj mamy, ile było zebrane na dole. Tak więc 3 setki to jest tyle co nic. No. Tak płaszczyzna wyglądała po zebraniu 3 setek. Więc nie było tak źle. Sprawdziłem kolejną stronę. No i oczywiście kąt, czy jest, no to 0,2 stopnia to jest tyle co nic. Tak więc przeniesiemy to później na milimetry, bo będziemy przód robić, tak więc się wyrówna. No i lecimy drugą stronę. Tu blisko krawędzi, tak więc trzeba uważać na nożyk. No ale to się. No, tutaj było gorzej, bo tutaj trzeba było zbierać parę razy. No i skończyło się na dyszce. Tak więc też jakiejś tam super tragedii nie było. Mamy zabielone. Tak więc no, ja jestem zadowolony. Wyszło super. Powierzchnia jest idealnie gładka. Tak więc można zakładać uszczelki kewlarowe i heja, nawet bez kleju. No cylindry też do tego mam zestaw. Obrobione u mnie, tak więc można składać bez kleju śmiało. I tyle. Cześć.